Stopa bezrobocia, jeśli chodzi o miasto Gorzów, czy uległa zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego, bo mieliśmy w styczniu roku ubiegłego 2,6, w tej chwili mamy 3,8. Również podobna sytuacja jest w powiecie ziemskim z 4,0 do 5,2, przy czym ten wzrost, licząc z miesiąca na miesiąc, nie jest tak aż duży, jak występował w poprzednich latach. I biorąc pod uwagę, że miesiąc styczeń był zawsze takim miesiącem, kiedy rejestrowało się też dużo ludzi z uwagi na to, że kończyły się prace w miesiącu grudniu, zawsze była znacznie zwiększona ilość osób zarejestrowanych. Wzrost o 119 osób w miesiącu styczniu w porównaniu do miesiąca grudnia, pomimo pandemii, można powiedzieć, że nie jest to wysoki. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim ma do zaoferowania dla osób bezrobotnych oraz dla przedsiębiorców takie formy pomocowe jak dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, różne formy szkoleń, staże dla osób bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne oraz dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy zatrudniając nowego bezrobotnego, jak również bony na zasiedlenie. Oprócz tego Urząd Pracy również realizuje zadania w ramach tarczy antykryzysowych i na dzień dzisiejszy realizujemy zadania, jakim jest dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców mikro i małych. Aktualnie w bazie tutejszego urzędu mamy ponad 130 różnych ofert pracy. Zaczyna się wiosna, więc spływają powoli oferty pracy na pracowników budowlanych, operatorów koparek, koparko-ładowarek. Przedsiębiorcy często zgłaszają się, że poszukują pracowników z uprawnieniami jako kierowców kategorii C, C plus E, z uprawnieniami na przewóz towarów. Bardzo dużo ofert pracy wpływa od zakładów produkcyjnych na stanowiska pracowników produkcji bezpośredniej. Takie same oferty wpływają od lokalnych agencji pośrednictwa pracy. Sporo ofert pracy posiadamy dla nauczycieli biologii i innych przedmiotów, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, anglistów,